Po roku przerwy wraca jeden z największych festiwali muzyki bałkańskiej w Polsce, Panonika Festival. Festiwal odbywa się w Barcicach koło Starego Sącza. Myślę, że tutaj przyjeżdżają ludzie każdego roku, bo też jesteśmy aktywni, myślę, na grupie facebookowej, gdzieś tam śledzimy, co się dzieje. I są tutaj stali fani, którzy są tu co roku. Także jak ktoś się zastanawia, to w ogóle proszę przyjeżdżać i przekonacie się, że no, nie ma takiego miejsca i takiego wydarzenia w Polsce. Przede wszystkim wolność, to, że możemy się ubrać w fajny sposób, możemy się pobawić, poskakać, a możemy brać udział w fajnych warsztatach też. Super, po prostu super. Nie wiem, kocham tu być po prostu. Energia, muzyka, klimat, nie wiem. Ludzie? Po prostu. Ludzie, przede wszystkim chyba. W tym roku festiwal wrócił w nieco kameralnej formie. Wymusiły to przepisy związane z sytuacją pandemiczną. My od samego początku założyliśmy, że w tym roku to będzie impreza dla około 2000 osób, żebyśmy mogli po prostu być przygotowani na wszystkie sytuacje. I tak powiem szczerze, był to dobry ruch. Wiele osób wręcz cieszy się, że to będzie jakby powrót do świetnych początków Panoniki, kiedy to była impreza kameralna, kiedy wszyscy się wręcz znali na tym festiwalu. Panonika, ogień, nie muzyka. Tak o festiwalu mówią sami organizatorzy i coś w tym jest. Energia, przede wszystkim energia, zabawa, bo tak na dobrą sprawę kawałek pola, kawałek trochę muzyki, nie wiem, kawałek nieba, co by się pod nim przespać i więcej nie trzeba, naprawdę. A okoliczności i przyrody i muzyczne są tak fantastyczne, że żal nie przyjechać. Naprawdę. Tęskniłyście za Panoniką? No jasne, w tamtym roku jak się nie odbyło, byłyśmy bardzo zawiedzione. Co przyciąga na Panonikę? Muzyka i miejsce. Energia i piękni ludzie. Tak, bałkańskie klimaty super, natomiast generalnie energia. Energia po prostu, która bije ze sceny, bije od ludzi. No co tu więcej dodać? Bawimy się świetnie. Maszyliśmy długo, żeby przyjechać tutaj na ten festiwal. Mieliśmy przyjechać w ubiegłym roku, ale się nie udało. No i kurczę, jest super, naprawdę, bomba. Co przyciąga na Panonikę? Co najbardziej was? Myślę, że najbardziej klimat. Myślę, że ludzie głównie. Mega pozytywni, zakręceni w pozytywny sposób. Fajnie, bardzo fajnie. W tym roku przed festiwalową publicznością wystąpi 10 zespołów z 7 krajów, ale Panonika to nie tylko koncerty. Na uczestników czeka ponad 40 wydarzeń towarzyszących, warsztaty, strefa gastro z mocną regionalną reprezentacją i wiele innych atrakcji w festiwalowej wiosce. Panonika zakończy się 4 września.